jest godzina 17. Witam Państwa w telewizji w Polsce. Wciąż jesteśmy w centrum wydarzeń. Marta Piasecka, kłaniam się i zaczynamy od tego, co najważniejsze w ostatnich dniach, czyli od wielkiej katastrofy ekologicznej. Tylko z jednego jeziora, Dzierżno Duże, wyłowiono ponad 100 ton śniętych ryb. Tymczasem w sprawie tej katastrofy ekologicznej rząd milczy, ale nie milczą posłowie opozycji, którzy patrzą na tą sprawę trzeźwo i patrzą na tą sprawę z wielkim rzeczywiście zainteresowaniem. Zobaczmy, co na ten temat mówił Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że w 2022 roku, wtedy byłem wojewodą zachodniopomorskim, jeszcze w momencie, kiedy te śnięte ryby zaczynały pojawiać się na terenie województwa zachodniopomorskiego, a więc już na ostatnim odcinku Odry przed tym, jak wpadała ona do Bałtyku, wówczas jeszcze poszukiwaliśmy przyczyny. Wtedy oczywiście moje polecenie jako szefa zarządzania kryzysowego w województwie, wszystkie służby zostały postawione w absolutny alert, w absolutny stan gotowości. Mam tu na myśli Państwową Straż Pożarną, ale także Wojska Obrony Terytorialnej, także Policję, także Wojska Operacyjne. I tutaj była zgoda od ministra obrony narodowej, bo podejmowaliśmy działania w bardzo szerokim spektrum, na początku nie wiedząc, co jest przyczyną, a później już walcząc też z tą przyczyną. Wiadomo było, że na tym etapie mogliśmy zrobić to, co mogliśmy zrobić, to pomóc rzece samooczyszczać się, a więc masowo wyciągać śnięte ryby z Odry na odcinku właśnie zachodniopomorskim. To było najpierw kilka, później kilkanaście, później kilkadziesiąt ton. Ostatecznie skończyło się to na blisko 200 tonach, niespełna 200 tonach śniętych ryb. A sprawa jest szeroko komentowana także dlatego, że posłowie obecnie koalicji rządzącej teraz sprawę chowają, ale wcześniej, kiedy doszło do podobnej sytuacji w 2022 roku, bili na alarm. A dlatego, że rządzący wtedy byli z prawicy, czyli to Zjednoczona Prawica wtedy musiała zakasać rękawy i wziąć się do roboty. To posłuchajmy, co na ten temat obecnie mówi Patryk Jaki. No to jest fakt, że o tym samym wydarzeniu w sposób całkowicie inny informowano za naszych rządów i czas całkowicie inny. I pytanie kluczowe, które trzeba sobie zadać, dlaczego tak jest? To jest pytanie, które każdy Polak powinien sobie zadać. Dlaczego tak jest? I czy to jest przypadek, że głównie, że ogromna część mediów z zewnętrznym kapitałem w Polsce wspiera Tuska? Kiedyś to było tak, że oczywiście Polska od dawna była marzeniem czy to Rosji, czy to Niemiec, tylko że kiedyś wpływy zdobywało się w sposób militarny, czyli po prostu atakowało się fizycznie i się, nie wiem, albo rozbierało państwa, albo osadzało swojego króla, albo... A dzisiaj o wpływy walczy się właśnie w inny sposób, na przykład mając swoje telewizje i manipulując ludźmi, wskazując na to, że w ich interesie jest dbanie o niemiecki interes. O! To zobaczmy teraz, drodzy Państwo, jak reaguje na to obecny rząd, jak na tą katastrofę ekologiczną zareagował. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pobrano około 7 tysięcy próbek, wykonano ponad 80 tysięcy testów na obecność algi w 11 punktach nad Odrą, również na Wiśle. We współpracy z IRS zamontowaliśmy 30 punktów monitoringu stałego, gdzie można 24 godziny na dobę sprawdzić poziom zasolenia, pH, temperaturę i natlenienie wody wzdłuż Odry. IMGW stworzył z nami system przewidywania zasolenia na 72 godziny do przodu, tak żebyśmy mogli przewidywać, prognozować i reagować. Tak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Także analizy, próbki i przewidywania. Sięgamy teraz po komentarz. Z nami jest pani poseł Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, widzieliśmy stanowisko Ministerstwa Klimatu i jest one trochę niepokojące, bo jeśli ma Ministerstwo Klimatu w ten sposób reagować, że pobierane są próbki, przewidywania, są jakieś proroctwa tak naprawdę, ale konkretnych działań brak. Jak pani zdaniem powinien teraz się zachować rząd, który w 2022 tak szeroko komentował to, co się działo w polskich rzekach? Przede wszystkim trzeba powiedzieć jasno, że obecnie rządzący są w dużo lepszej sytuacji niż my byliśmy rządząc w Polsce w 2022 roku. Podczas kryzysu odrzańskiego w 2022 roku wprowadziliśmy szereg rozwiązań, również w zakresie monitorowania stanu wody w Odrze. Zostawiliśmy obecnemu rządowi ekspertów, zostawiliśmy wiedzę, zostawiliśmy wdrożone systemy i co oni z tym zrobili?
Otóż nic z tym nie zrobili. Pani wiceminister Zielińska uwierzyła w złotą algę, bo pamiętam jeszcze, jak z sejmowej mównicy krzyczała, że to jest bzdura, że nie ma żadnej złotej algi. Mówiła wręcz, że złota alga to, uwaga, pisowskie kłamstwo, to jest cytat. Dzisiaj mówi o tym, że to właśnie złota alga jest odpowiedzialna za to, że mamy problem z wodą w Odrze i z tym, że jest tak dużo śniętych ryb. No niestety nie potrafią wykorzystać tego, co otrzymali od nas i tak naprawdę rozpoczynają jakby pracę od początku. Nie chcą skorzystać albo nie potrafią skorzystać z tej wiedzy, którą pozostawiliśmy im dzisiaj. Ja nie mogę wyjść ze zdumienia, że w mediach głównego nurtu w 2022-2023 roku mogliśmy usłyszeć i przeczytać takie oto stwierdzenia, że to katastrofa ekologiczna, że śnięte ryby w Odrze w 2022 roku to PiS morduje, że PiS morduje ryby, zwierzęta. Biegali aktywiści chociażby z Greenpeace'u, ubrani w jakieś maski, takie jak maski przeciwgazowe. No przepraszam, ale to całkowite pomylenie pojęć. Chodziło o to, żeby po prostu wyglądali tak, żeby odstraszali ludzi. W jakichś kombinezonach, ze słoikami, z wodą. Dzisiaj nie ma tam nikogo. Dzisiaj możemy przeczytać na paskach w jednej z telewizji, że uwaga, chcą uratować Odrę od złotej algi, uwolnić Odrę od złotej algi. Czyli ten rząd uwalnia Odrę od złotej algi, a rząd Prawa i Sprawiedliwości, to nie wiem, chyba tę algę sam, nie wiem, tworzył. Chcę tylko powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz jeszcze. W 2023 roku kryzys na Odrze się nie powtórzył. Właśnie dzięki tym rozwiązaniom, które udało nam się wdrożyć po roku 2022, kiedy nabraliśmy wiedzy, doświadczenia, kiedy wiedzieliśmy już, skąd te ryby śnięte i jak należy pomóc Odrze. Dzisiaj jest taka sama sytuacja jak w 2023 roku, jeśli chodzi o temperaturę, jeśli chodzi o stan pogody. I co się dzieje? Powtórzył się kryzys 2022 roku, który nie miał prawa się powtórzyć. No ale jeśli pani minister klimatu pojawia się dopiero wczoraj, zdaje się, zainteresowana tym, jaki jest stan wody w Odrze, no to rzeczywiście to pokazuje podejście tej ekipy do tego tak naprawdę. Ja muszę jeszcze powiedzieć, że bardzo aktualne są wpisy z Twittera, bo politycy obecnie rządzący bardzo lubili i lubią na czele z premierem Donaldem Tuskiem prowadzić politykę na Twitterze. I taki wpis chociażby samego premiera Donalda Tuska w 2022 roku, kiedy jeszcze premierem nie był, napisał tak: śnięte ryby są nie tylko w Odrze, śnięte jest całe państwo pod rządami PiS-u, PiS jest jak rdzeń. No dzisiaj tak naprawdę, gdybyśmy chcieli, moglibyśmy ten wpis przerobić i napisać: śnięte ryby są nie tylko w Odrze, śnięte jest całe państwo pod rządami Platformy. No właśnie, właśnie, pani poseł. Bo my tego nie robimy, bo nam zależy na Odrze. My nie organizujemy marszy żałobnych dla Odry, my nie organizujemy happeningów, my nie piszemy, jak obecna pani minister do spraw równości: Odra umarła, bo rząd był na wakacjach. No właśnie, dlaczego Odra umiera? Bo rząd w koalicji 13 grudnia jest na wakacjach? Pani poseł, jeszcze nawiązując do tego, co pani powiedziała, to było 2 lata temu, kiedy Donald Tusk w tej sprawie się wypowiedział. Teraz milczy, teraz takiego stanowiska premiera nie ma i zapewne nie będzie akurat tak bardzo krytycznego. To pokazuje, w jaki sposób działa obecny rząd. To znaczy, myślimy o tych politykach, którzy kiedyś byli w opozycji 2 lata temu, kiedy państwo, czyli Zjednoczona Prawica, rządziło. Wtedy był podobny kryzys i wtedy ci posłowie przyjeżdżali, sprawdzali, co się dzieje, byli bardzo aktywni, pokazywali wszystko w mediach, a teraz media mainstreamowe związane głównie z rządem Donalda Tuska temat chowają za kotarą, a do tego sami rządzący również opowiadają takie rzeczy niekonkretne bardziej. Czy możemy się spodziewać, że takie zachowanie obecnego rządu będzie także w innych sytuacjach? Przede wszystkim muszę od tego rozpocząć, że ten rząd po prostu nie działa.
ten rząd nic nie robi. Jeśli chodzi o media, te media, które sprzyjają obecnej ekipie rządzącej, to mamy ciszę w eterze i ciszę na wizji, albo takie paski, jak przytoczyłam, że obecny rząd chce uwolnić Odrę od złotej algi. No, 2 lata temu robiono wszystko, żeby nam przeszkodzić. Politycy przeszkadzali, urządzali sobie happeningi. To naprawdę nie było podyktowane troską o stan wody w Odrze, o ekosystem, tylko to było podyktowane tym, żeby uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość. Obecna wiceminister, pani Urszula Zielińska, jeszcze w kampanii, stojąc u boku Donalda Tuska, mówi o kampanii parlamentarnej z ubiegłego roku, mówiła coś takiego, że oczyścimy polskie rzeki, bo rzeki to nie ścieki. Proszę zobaczyć, jak oczyścili Odrę. Nie zrobili, nie wykorzystali tego, co pozostawił rząd Prawa i Sprawiedliwości, nauczony doświadczeniem. My dokonywaliśmy różnego rodzaju ekspertyz, badań, próbek. Dzisiaj to nie jest czas na to, żeby nie korzystać z naszego dorobku, tylko na piechotę rozpoczynać wszystko od początku, bo proszę zobaczyć, najlepszym dowodem na to, że nie wykorzystano naszej wiedzy i tego, co myśmy pozostawili, jeśli chodzi o monitorowanie Odry, to jest właśnie to, że powtórzył się kryzys odrzański sprzed 2 lat. On nie miał prawa się powtórzyć, gdyby rządzący rzeczywiście byli zainteresowani czystością wody. Ja pytam panią minister Zielińską. Pani minister, gdzie pani była? Dlaczego dopuściła pani do tego, że mamy znów ponad 100 ton śniętych ryb? Ludzie piszą w mediach społecznościowych, śnięte, ale uśmiechnięte. Ale z bólem serca to oglądam, bo bardzo jest mi przykro, że takie obrazki musimy oglądać po raz kolejny. Dlaczego w 2022 roku nie wspieraliście rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rząd walczył ze złotą algą? Kiedy szukaliśmy sposobów na to, żeby oczyścić wodę w Odrze? Dlaczego tego nie robiliście? Tylko robiliście wszystko, żeby używać tego jako oręż do walki politycznej. Dzisiaj macie władzę i co robicie? No właśnie, że jesteście kompletnie nieprzygotowani. To drodzy państwo, wspólnie zerknijmy teraz na portal wpolityce.pl, bo zerknijmy na wywiad, który pojawił się tylko na naszym portalu. I tutaj czytamy na nagłówku: Grubarczyk, Henning-Kloska i Zielińska źle zarządzają kryzysem na Śląsku. 2 lata temu wystarczyły im happeningi. I tutaj jest nawiązanie do tych happeningów, o których wspomniałyśmy, a których pani poseł też wspomniała. Przerażający jest sposób zarządzania kryzysem przez minister Paulinę Henning-Kloskę i wiceminister Urszulę Zielińską. Tak mówił w rozmowie z portalem W Polityce poseł Marek Grubarczyk z PiS. W jego ocenie szefowe resortu klimatu i środowiska powinny wytłumaczyć się z masowego wymierania ryb w kanale Gliwickim, a w szczególności w jeziorze Dzierżno-Duże. Na tak małym odcinku, w jednym jeziorze, które dziś jest całkowicie wytrute, nie mogło dojść tylko do pogorszenia warunków naturalnych. Tak uważa były szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Ze mną jest Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj mamy konkretny przykład. Otóż bardzo mały odcinek i rzeczywiście to odcinek, nad którym można konkretnie zapanować i można poprawić jakość wody w bardzo krótkim czasie. Dlaczego to nie jest wdrażane w życie? Ja tutaj się w pełni zgadzam z panem ministrem Grubarczykiem, ale to jest tak, że obecna pani minister i pani minister Henning-Kloska i pani minister Zielińska po prostu nie potrafią nic innego w mojej ocenie, to jest moja ocena, jak tylko urządzać happeningi. To im wychodziło najlepiej. Rzeczywiście pokazały przez te lata, kiedy były w opozycji, że organizacja happeningów, wystąpienia z sejmowej mównicy, krytykowanie, mówienie nieprawdy, niezgadzanie się z tym, że winna jest złota alga. Dzisiaj pani minister Zielińska mówi, że to właśnie po raz drugi zakwitła złota alga. No, te osoby nie powinny stać, a ani pani Henning-Kloska na czele Ministerstwa Klimatu, ani okazuje się pani minister Zielińska też nie powinna sprawować swoich funkcji. Uważam, że w tej sytuacji obydwie powinny podać się do dymisji, ponieważ pokazują, że nie potrafią podjąć konkretnych działań. Tak jak powiedział pan minister Grubarczyk, nie potrafią zarządzać kryzysem ekologicznym na Śląsku. I bardzo dziękujemy. Tutaj musimy postawić już kropkę. Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, była moim gościem. Bardzo dziękuję i spokojnego dnia.
Życzymy. Dziękuję bardzo, wzajemnie. A my prosimy, żeby państwo wciąż zostali z Telewizją w Polsce. Po krótkiej przerwie powracamy do was.